ustawia normalny tryb naszej pracy. Projekt uchwały Komisji Architektury w sprawie ustalenia WZ dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami garażem podziemnym, stacją trafu na działce nr 565 przez 3, agar 4 Prochorza, zjazdem na działce nr 763 przez 1, obręb 4 Prochorza i infrastrukturą techniczną na działkach nr 565 przez 3, 566 przez 2, 763 przez 1, obręb 4 Prochorza przy ulicy Chopina w Krakowie. Tutaj się trafił błąd podczas przepisywania. Powinno być za literami WZ, powinno być to wycięte aż do uwagi na zbiorach w paragrafie pierwszym. Bo jest napisane WZ w Katolicy Wrocławskiej, a powinna być przekopiowana ta góra w ulicy Chopina. Czyli paragraf pierwszy brzmi: Rada Dzielnicy 5 Krakowa negatywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji WZ z uwagi na zbyt dużą liczbę kondygnacji, stosowała na wysokość kto 5 kondygnacji. Zaburzenie ładu urbanistycznego w kwartale dotychczasowa zabudowa to kamienice wielorodzinne bez oficy z częścią ogrodową wewnątrz kwartału, zbyt niskiego współczynnika miejsc parkingowych, ponadto nie dostosowano liczby miejsc parkingowych ogólnodostępnych do powierzchni usługowych. Planuje się dwa miejsca postojowe dla usług. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Żebym dobrze zrozumiał, dla inwestycji od... Negatywnie opiniuje się wniosek o wydanie decyzji WZ i tutaj reszta do skreślenia. Dla przedmiotowej inwestycji. Ale dla przedmiotowej, bo nie ma... Dla inwestycji pod nazwą. Budowa budynku to jest przekopiowane z ulicy Wrocławskiej, a ma być... Nie, ale żeby pani przewodnicząca, żeby to zrozumiał. Negatywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji WZ dla inwestycji. I tutaj bierzemy do góry. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, stacją trafo. Czyli tak jak w tytule? Tak. Mhm. I potem z uwagi na zbyt dużą. Aha, rozumiem. W ten sposób. To jest. Czyli podobny. Tutaj te trzy linijki wycinamy. Cztery właściwie. Tak. Chcę przeczytać to jeszcze raz? Nie, nie, nie. Nie, nie, teraz już chyba nie. 4 do 10. Tutaj mamy pani Agata, mogła pani mamy tam ten. O, tutaj mamy rzut tego kwartału. To jest działka, którą już omawialiśmy kilkakrotnie, która jest wolna, ostatnia wolna działka na ulicy Chopina. U góry widzimy budynek samorządowego kolegium odwoławczego. To jest ta sama działka, na której tam poprzednio miał być na hostel. Państwo może pamiętają. No i tutaj podobna jest zasada tworzenia tego budynku, to znaczy zabudowana cała działka łącznie z tą częścią ogrodową, co jest no, niezgodne z tym sposobem tworzenia tego kwartału, gdzie jest kamienica i część ogrodowa od wewnątrz. Tutaj ta część ogrodowa została zabudowana w największym możliwym stopniu, który umożliwia obecna ustawa prawo budowlane. Jaka jest ta przewidywana wysokość? Wysokość miała być taka jak sąsiednich budynków. Tak, no, to są chyba więcej. Tam zdaje się w sumie było 6 albo 7 ordynacji, już nie pamiętam, ale więcej niż te, o których więcej mówimy. Niż te pięć, o których mówimy. Ale zasadnicza kwestia jest ta, że zdaję całą działkę, począwszy od ulicy Chopina, a skończy się na lewo. No ale ja nie skończył, bo tam jest zespoło. No, tak. Natomiast tam obok tej działki bezpośrednio sąsiaduje budynek, który ma dwie kondygnacje, na zasadzie jedną. Tak. Zaadoptowanym poddaszem. Od 1 do 6. Tak. No, to jest Chopina 7. To jest 6 do 7. Jeżeli ma się do tego dostosować, to będzie duża przepaść. No ale oni chcieli schodkowo robić. 6 pięter. Do 6 pięter? 6 pięter. Prawda, tam po drugiej stronie są 5-5. 6 pięter, a kondygnacja 8. Łącznie z garażami podziemnymi. Tak, jest. No z podziemnymi kondygnacjami. Ale dwie podziemne. Nie, jedna jest podziemna, a w parterze są usługi, potem jest 6 do góry.
Czyli, tak. Czyli w sumie 7 kondygnacji. No tak to wygląda, no. Ale mówię, schodkowo z tym, że dwa są pod spodem. Nie, no to jest 0, czyli parter, tak? I a pod spodem jest ile? A minus 1 to jest garaż. Tak? Tak. Tu jest garaż, tu jest parter, a tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć do góry. Czyli 7 kondygnacji poradzi. 7. A my chcemy, żeby było 5. Nie więcej niż 5. A parkować nie na dzisiaj się już tam nie da. Nie da. Tam jest. W przypadku jeszcze usług na dole, to jest w ogóle nie ma. Nie widzę zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie przy 16 głosach za została przyjęta. Kolejny projekt.